Kochani, witajcie w kolejnym naszym vlogu. Jak widzicie, za mną jest katedra, ta znana, słynna katedra Santiago de Compostela, katedra, do której zmierzaliśmy przez ostatnie prawie 20 dni. I tak, więc vlogi z Camino, vlogi z naszej drogi pojawią się dopiero za jakiś czas, ponieważ chcemy nadać temu troszeczkę dłuższą formę, chcemy Wam pokazać, czym właściwie jest Camino, czym właściwie jest ta droga, co tam się dzieje, pokazać Wam ludzi, którzy tam przebywają. Dlatego wszystkie nagrania chcemy zedytować w jeden dłuższy vlog, więc możecie oczekiwać ich wyniku, efektu końcowego gdzieś za około miesiąc. A dziś zapraszamy Was do poznania miasta, do którego właśnie przybyliśmy, czyli do Santiago de Compostela. Do Santiago de Compostela dotarliśmy w Wielką Sobotę. Wieczorem wybraliśmy się na Stare Miasto, gdzie trafiliśmy na uroczystą procesję z okazji Wielkiego Tygodnia. Takie procesje odbywają się w całej Hiszpanii, a ich tradycja sięga kilka wieków wstecz. Biorą w nich udział członkowie bractw skupionych wokół parafii oraz mieszkańcy, którzy licznie przybywają, by procesję zobaczyć, a później kroczyć wspólnie za świętymi figurami. Wyjątkowości całemu wydarzeniu nadają stroje, jakie mają na sobie wspomniani członkowie bractw. Długie szaty zakończone spiczastym kapturem, przypominające te używane przez Ku Klux Klan. Jednak nie mają oni ze sobą nic wspólnego. Szaty należą do tradycji, a ich znaczenie niektórzy wiążą ze świętą inkwizycją, kiedy podobny strój na znak pokuty zakładali skazani. Część z członków bractwa niesie krzyże, inni niosą platformę, a jeszcze inni świece. Przynależność do bractwa często jest dziedziczona i w procesji żywo uczestniczą także dzieci. Do przemarszu włączają się także przedstawiciele władz miasta. Głównym punktem i najważniejszą częścią są platformy, na których umieszczone są figury Jezusa bądź Maryi, przedstawiające różne momenty z Ewangelii, np. ukrzyżowanie bądź biczowanie. Platformy powoli, miarowo przemierzają uliczki miast w uroczystej, podniosłej atmosferze, w rytm uderzeń bębnów, a także do smutnej muzyki. Całość tworzy niesamowite widowisko, trochę dziwne, ale zarazem piękne i wzruszające. Nie mogłam się oprzeć wrażeniu, że tuż przed moimi oczami maszeruje żywa kultura i tradycja Hiszpanii. Z uwagi na to, że w bazylice głównej w katedrze jest przeprowadzany remont i on potrwa jeszcze wiele lat, to msze dla pielgrzymów, takie uroczyste msze dla pielgrzymów o godzinie 12 są przeprowadzone w kościele świętego Franciszka. To jest bardzo niedaleko, to jest dosłownie kilka kroków od głównej tej katedry. No i tutaj możecie przyjść i zobaczyć wszystkich pielgrzymów z całego świata, którzy przychodzą i kończą swoją drogę właśnie uroczystą mszą. Miasto Santiago de Compostela jest bardzo, bardzo ciekawym miejscem. Powstało właśnie dzięki tej katedrze. Tam są pochowane według wierzeń tradycji szczątki świętego Jakuba, apostoła Jezusa Chrystusa, który najpierw przybył tutaj na Półwysep Iberyjski, by chrystianizować. Niestety jego misja była nieudana, więc wrócił do Jerozolimy, gdzie został zabity, umarł męczeńską śmiercią i właśnie według tradycji jego uczniowie przywieźli jego szczątki tutaj, które zostały odkryte około X wieku. Jak zostały odkryte, to już są różne bardzo podania. Jedna z nich mówi, że pewien mnich, pewien eremita miał sen, którym zobaczył deszcz spadających gwiazd i kiedy udał się w miejsce, gdzie te gwiazdy spadały, właśnie odkrył szczątki. Stąd nazwa Santiago, znaczy Święty Jakub de Compostela, to jest miejsce spadania gwiazd, deszcz gwiazd. Miasto Santiago de Compostela jest bardzo, bardzo pięknym miastem, szczególnie właśnie jego stara część, jego centrum. I łączy się tutaj bardzo wiele różnych tradycji, nie tylko ta chrześcijańska, ale także
widać wpływy wierzeń i tradycji pogańskich, ponieważ znajdujemy się w regionie nazwanym Galicją i tutaj właśnie widać, co jakiś czas przebijają właśnie te tradycyjne, stare jakieś tam malunki, wizerunki i tak dalej. Oprócz tego Santiago jest miastem uniwersyteckim, także widać tutaj także silnie tę kulturę uniwersytecką. Budynek, który widzicie za mną, to jest budynek hotelu książąt katolickich. Został wybudowany jako schronisko dla pielgrzymów. I kiedyś, dawno, dawno temu, tu pielgrzymi przychodzili i mogli sobie takie albergę lokalne. Mogli sobie tutaj spać. No teraz jest on przerobiony na hotel i to jest jeden z najdroższych hoteli w całym Santiago, jak nie w Hiszpanii. I no jest podobno piękny i fantastyczny, ale co ciekawe, nadal pełni taką funkcję, przyjmują tutaj pielgrzymów, czyli codziennie rano 10 osób, które przyjdzie do Santiago i ma ze sobą ten kredencjal, czy ten paszport pielgrzyma, 10 osób codziennie dostaje darmowe śniadanie w tym hotelu. Więc jeżeli tutaj będziecie i przyjdziecie w miarę wcześnie, to możecie śmiało spróbować wejść do środka i zjeść za darmo dobre śniadanko. Znajdujemy się na placu głównym katedry, przed katedrą. Jest to wyjątkowe miejsce, bo to jest pierwsze miejsce, do którego udają się pielgrzymi po zakończeniu swojej pielgrzymki. Tutaj tradycyjnie kładą plecaki na ziemię, skaczą z radości, tańczą, robią sobie zdjęcia. Kładą się i czasami leżą kilka godzin patrząc na katedrę, gdzie na samej górze widać wizerunek świętego Jakuba. No i po prostu cieszą się tym momentem, tą chwilą, bo czekali na ten moment i tutaj zmierzali. Czasami przez wiele tygodni, także jest to bardzo wyjątkowe miejsce, pełne radości, pełne łez, przytulań. Aby dostać się do środka katedry, nie wchodzi się głównym wejściem z głównego placu, tylko bocznym. My właśnie tam wchodzimy. W środku najważniejszy jest oczywiście ołtarz. Na ołtarzu znajduje się bardzo duża figura świętego Jakuba, którą tradycyjnie przychodzą przytulić pielgrzymi. Można się do niej dostać od tyłu schodkami na górze. A pod spodem znajduje się grób i szczątki świętego Jakuba. Tam także można wejść, pomodlić się, podziękować, złożyć swoje prośby. Także to są dwa najważniejsze miejsca w katedrze. Niestety w chwili obecnej katedra jest w remoncie, także zobaczymy tylko ołtarz i tylko te najważniejsze miejsca. To, co widzicie za mną, to jest takie bardzo znane kadzidło, które się nazywa Boma Fueiro. To jest kadzidło, które waży 60 kg, jak jest puste, jak jest z tym węglem i z tymi zapachami. To waży 80 kg. Jest zawieszone na linie, które waży 90 kg, więc żeby rozhuśtać to, bo normalnie teraz ono jest w zaruszowaniami, jest w remoncie, ale jakbyśmy to byli 2 lata temu, to oni tutaj rozhuśtają to kadzidło między tymi filarami. Potrzeba tego 6 czy 8 chłopa, żeby rozhuśtać to kadzidło i oni po prostu codziennie o godzinie 12 na mszy no, wprawiają je w ruch, dzięki temu te zapachy się rozchodzą po całej katedrze i czuć naprawdę to kadzidło wszędzie dosłownie. Wygląda to komicznie, ale jest to bardzo znana tradycja i tutaj no, kultywowana po dzień dzisiejszy. Gdyby nie te rusztowania, gdyby nie remont, to byśmy to nagrali i byśmy wam pokazali. Pielgrzym, którego wszyscy znamy. Czekam w kolejce do przytulenia świętego Jakuba, ponieważ no jest tu dużo ludzi i dużo chętnych, ale i tak mniej niż było w sobotę. Tak, w sobotę do kościoła się nie dało wejść. No, dla mnie dużo to było być. No, ale święta były. Spodziewaliśmy się tego.
wokół katedry są zajęte przez sklepiki jubilerskie, ponieważ od wieków właśnie tutaj pracowali rzemieślnicy, którzy wytwarzali ze srebra i z lokalnych kamieni biżuterię i różne piękne ozdoby. Także do dziś można znaleźć różne piękne sklepiki. Widzicie, za mną przebłyskuje białe niebo, jest totalnie zachmurzone i taka jest właśnie tutaj pogoda w Santiago de Compostela, w Galicji. Słynie z deszczu, pada tutaj wedle obliczeń co trzeci dzień, także zazwyczaj można spotkać tutaj deszcz. My mieliśmy szczęście, bo ostatnie dwa dni były bardzo ładne, bardzo ciepłe, bardzo słoneczne. Dopiero dziś się zmienia pogoda, no i prawdopodobnie zaraz zacznie padać. Właśnie znajdujemy się w miejscu, które na pierwszy rzut oka nie wygląda jak to miejsce, czyli na markecie. Znajduje się on w takich kamiennych budynkach i wygląda na bardzo, bardzo jakieś stare miejsce, przypomina bardziej kościół. Dopiero kiedy się wejdzie do wewnątrz, widać, że to jest market. No i jest tu wszystko, dosłownie wszystko. Wszystkie typowe galicyjskie produkty, sery, szynki, owoce morza, alkohole, a także różnego rodzaju pamiątki i bibeloty można tutaj znaleźć, także jeśli będziecie, polecamy zaglądać. Te trójkątne serki mają przeuroczą nazwę. Są to serki cycuszki ze względu na swój kształt. Są typowe galicyjskie sery. Jesteśmy na terenie Uniwersytetu Santiago, a dokładnie na terenie biblioteki. Bardzo, bardzo piękne miejsce. Almond cookie. Ciasteczko almondowe, typowe dla Santiago. Ale to jeszcze nie jest to. Tu jest bardzo znana taka tarta. Kruche ciasto? Nie kruche ciasto. Fiszkop z almondem właśnie, z pistą. Co to jest almond? Migdał. Z migdałem. Nie mogę się wysłać. Więc tarta robiona z migdałami, posypana cukrem pudrem i na górze jest kształt miecza z krzyżem. To jest właśnie bardzo, bardzo typowy lokalny wypiek. Przysmakiem tego regionu jest ośmiornica, tak zwana po hiszpańsku pulpo. I podaje się ją na ziemniakach. Jest batatas con pulpo, czyli ziemniaki i ośmiornica. I no na tej ulicy, w każdej restauracji możecie zjeść właśnie taką smażoną czy gotowaną, grillowaną ośmiornicę. Jakbyście szukali miejsca, w którym można świętować, w którym można coś dobrze zjeść, wypić, nie za drogo, bardzo przyjemnie, to polecamy właśnie tą miejscówkę 100 Montaderos, Montaditos. I jest ona zlokalizowana dosłownie rzut beretem od katedry głównej, a ceny tutaj są bardzo przyjemne. I ona się specjalizuje w takich bułeczkach, i takich malutkich bułeczkach. I jest tutaj 100 różnych bułeczek z różnymi rzeczami. Z wędliną, z serem, z kalmarami. Z kalmarem jest przepyszna. We wtorek po Wielkanocy przyszedł czas na powrót do Porto, gdzie na parkingu zostawiliśmy naszego vana. Chcieliśmy jeszcze w klimacie pielgrzymowania wrócić stopem, ale... Plany się oczywiście zmieniły. Pierwotnie chcieliśmy pojechać stopem, ale jak wyszliśmy tego z naszego pensjonatu, tego Airbnb, to była tak straszna ulewa, tak strasznie padał deszcz, że od razu buty były mokre i wszystko było mokre i uznaliśmy, że pójdziemy na stację.
i podjedziemy kawałeczek pociągiem do miejscowości Vigo, a z Vigo jest blisko do granicy i tam jest tak prosta droga, bo będzie nam łatwiej złapać stopa z Vigo, niż iść godzinę poza Santiago i tam gdzieś szukać na autostradzie. No a jak już kupiliśmy bilet do Vigo, teraz idziemy pociągiem w ogóle do Vigo, to w międzyczasie zobaczyłem, że z Vigo jest dosyć tani autobus do Porto, więc kupiliśmy bilety i pojedziemy autobusem z Vigo do Porto, więc dzisiaj niestety nie będziemy testować naszych tabliczek kartonowych, nie będziemy łapać stopa, ale obiecałem Kasi, że kiedyś to zrobimy, bo Kasia bardzo chciała spróbować, więc kiedyś weźmiemy nasze kartonowe tabliczki i pojedziemy w jakieś miejsce stopem. O, co ty tam, Kasia, pokazujesz? Grzybów widać, jak idą kolorowe plecaki, kolorowe peleryny. Idą do Santiago. Idą przed siebie. Przez te wioski. A my w drugą stronę. Porto. Dotarliśmy na miejsce. Cało. Zaraz się dowiemy, czy nasz bus na nas dalej czeka. O nie, to jest pod słońce. A tymczasem zobaczcie, Łukasz dalej ma swoją laskę. Postanowiłem wziąć tą laskę i jeszcze nie wiem, co z nią zrobię. Może komuś podaruję, komuś, kto się wybiera, będzie wybierał na Camino, a może z nią, nie wiem, po prostu ją zostawię. Może będziesz z nią tańczył. Tak. Jest piękna pogoda, w ogóle jak tylko przekroczyliśmy granicę Hiszpanii z Portugalią, zaświeciło słońce i atmosfera się naprawdę polepszyła. Ja się czuję w Portugalii jak w domu, jest mi doskonale, fantastycznie, słońce świeci, fale, morze, zapach ryby. O, super. Już go widzimy, naszą białą strzałę. Wyłania się. Stoi tam, stoi cały pozamykany. I nawet czyściutki. No, super jest to autko. Zamknięty. Teraz będziemy wchodzić. Wiecie, jak będziemy wchodzić? Tak jak wchodziliśmy w Lizbonie. No nie, patrzcie, naklejki nam się popsuły. Dania i Finlandia. Widocznie to było dużo deszczu, jak nas zostaną odklejone. Ale reszta się trzyma. Welcome to the beautiful fruit transit. No. Czeka na nas. Posprzątane, ciepłe, tak jak lubię. Bateria pełniusieńka, przynajmniej ta. Nie wiem, jak tamten z przodu, ale zobaczymy. Aha, no nie do końca posprzątane. Boże, dom! Przed wyjazdem i przed opuszczeniem samochodu odkręciłem minusową klemę na akumulatorze, żeby się akumulator nie rozładował podczas naszej nieobecności. I z tego, co widzę, kontrolki się świecą. Więc za chwileczkę zobaczymy, czy samochód startnie. Proszę moją asystentkę o trzymanie kamery. Asystentka kamerę trzyma. Uwaga. Jep!